Witam Was serdecznie, moi przyjaciele. Jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze. Moi drodzy, no wiecie, jaka jest sytuacja na świecie, co się wydarzyło. Mam znajomych na Ukrainie. Jedna moja koleżanka pochodzi z miasta Iwano-Frankiwsk. Tam zbombardowali dzisiaj lotnisko. Dzieją się rzeczy bardzo straszne. Dlatego jestem trochę przygnębiony, troszkę przerażony. No i gdzieś tam serduszkiem, kurczę, wierzę, że wszystko będzie jakoś dobrze. Aczkolwiek no już nie jest za dobrze. No ale cóż, trzeba żyć swoim życiem. My mamy jeszcze czas, żeby ewentualnie wypracować sobie jakiś plan B. Dlatego myślmy o tym. Myślmy o tym. No a tymczasem wracam tutaj do Was z materiałem. I witam Was serdecznie. Miałem Wam pokazać dzisiaj reroll Twitcha do wbijania rangi, bo wiele osób nie może wyjść z niskiej dywizji. Ale pokażę Wam go jutro. Jeśli będziecie chcieli, zostawcie w komentarzach takie wiadomości. Tymczasem dzisiaj spróbujemy zrobić coś eksperymentalnego. I zastanawiam się, co mi w tym pomoże. To mi w tym pomoże. Więc eksperyment polega na tym, że chcę zrobić Ari. Ari, która będzie pod mafiozów, żeby się leczyć. No i będzie tankiem. Zrobimy Warmoga, zrobimy Brambla i zrobimy Archangel Staff, żeby się stakowała w nieskończoność. No i miejmy nadzieję, że taka Ari będzie kozakiem totalnym. To już nas zmusza, żeby się tu ustawiać, bo mamy ten augment, więc trzeba o tym pamiętać. No i oczywiście, korzystając z okazji, partnerem tego odcinka jest Kryptomat. Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z tego partnerstwa, albowiem jak wiecie, jestem bardzo zajarany tematem kryptowalut. Kryptomat to giełda kryptowalut, na której z łatwością uskuteczniać możesz handel kryptowalutami. Przede wszystkim jest bardzo prosta w obsłudze, przejrzysta, responsywna, a dział obsługi klienta odpisuje praktycznie o każdej porze i jest niesamowicie pomocny. Jeśli szukasz giełdy, z którą możesz rozpocząć swoją przygodę z krypto, to zachęcam Cię do skorzystania z mojego linka. Dostaniemy wtedy obaj po 10 euro w Bitcoinie. Tymczasem powróćmy do filmiku. Ogólnie dajcie znać, przyjaciele moi drodzy, czy słychać poprawę w audio. Na pewno jest poprawa w FPS-ach. Albowiem poprawione zostały FPS-y. No i co? No i jestem ciekaw, kurczę, czy audio też słychać poprawę, bo wgrałem różne wtyczki, bo działałem troszkę z equalizerem, więc powinno być ciekawiej. No kurde, jaki stół. Nie mam szans raczej na pewno. Ale byleby coś zabić. No, także tak jak mówiłem, no przygnębiony jestem. Przepraszam Was bardzo. Wiecie jak jest. Zaraz się ogarnę. Ale filmik trzeba nagrać dla widzów. Korzystając z okazji, jeśli oglądacie ten filmik, jeśli mogę Was o coś prosić, to zajrzyjcie też do poprzedniego. Będę bardzo wdzięczny, bo ustawiłem go, żeby nie zarabiał i wrzuciłem go dosyć późno. Strasznie mały ruch się wygenerował, także jak możecie chociaż dla wyświetlenia wejść, to będę bardzo wdzięczny. Nawet jeśli Was nie interesuje tematyka. Aczkolwiek jest tam konkurs dla Was. Taki stricte dla widzów, więc zachęcam. No, natomiast wróćmy do samej kompozycji. Z tego co wiemy, Ari nie można budować w typowego APK-a. W sensie można, ale raczej chyba nie jest to najlepsze wyjście. Słyszałem, że świetnym itemem na Ari jest Warmog. No i to sprawiło, że zacząłem myśleć, że w sumie ogólne zbudowanie Ari pod takiego sustain tanka byłoby całkiem ciekawe. Gdzie po prostu walka trwałaby
W sensie reszta teamu tankowałaby tak, żeby ona rzuciła tych kuli wystarczająco dużo, a potem już tankowałaby sama. Więc tak byśmy chcieli, żeby tak się podziało. Tak byśmy chcieli. Dobra, zróbmy sobie na razie tak, żeby mieć jakieś tam synergie, jak najwięcej tych synergii na stoliku. No i na razie naszym tankiem może być Leona. Możemy ją ubierać. Także póki co po prostu szukamy jak najlepszego stołu. Po drodze bierzemy mafiozów. No i chcemy wykorzystać itemy, które szykujemy dla Ari do momentu, aż ją znajdziemy. I te itemy będzie wykorzystywała właśnie Leonka. Taki jest plan. Wydaje mi się, że Bramble byłby nawet lepszy w pierwszej kolejności teraz, więc chyba pójdę po kurtkę, aczkolwiek zastanawiam się, czy pozostałe komponenty, czyli pasek i Needles, nie będą zbyt kontestowane później. Może tak być. Więc może jednak wezmę to. Zobaczmy, co kleją. Jakieś tutaj osiłkęsy. Okej. Czyżby jakaś Sivir tu była robiona? Ciekawe, ciekawe. W porządku. Także ja ze swojej strony polecam tego reroll Twitcha. Jeszcze może reroll syndykat, w sensie mafiozo pod Ashe i Morgane też jest spoko. No ale tak jak mówiłem, może się okazać, że ten build, który dzisiaj zrobimy, okaże się jakiś kozacki. No i wtedy, kurczę, wtedy możecie go po prostu robić. Ustawiam wszystko z tyłu ze względu na ten augment, żeby mieć te dodatkowe statystyki. No i zbieramy sobie eko na razie. W zależności od tego, jak będzie w rundzie 3-1, zdecydujemy, czy się nie zestabilizować. Od razu nam Brandę sfokusowali, który nosi itemek. O, się zestakował, widzę ładnie, jak on tak dobił chłopa. 205% już ma. Już ma pewnie drugi level, tak jakby. No dzielnie walczymy, dzielnie. Ale już się nie uda raczej, bo on się wyleczy. Myślę, że Swain byłby też bardzo dobrym holderem tych itemów. To jest ciekawe. Warwick level 2. Można by go po prostu wrzucić, bo jest silny. No i czekamy sobie. Patrzymy, co tutaj jest. Gdzie się zasyli? Dostaną tamta. Przynajmniej powinni. No, nie dostał jeden. No, Brodzik. Niestety, nie daliśmy rady. Dobrzy są. Levele dwójeczki, także się nie dziwię, że są tacy mocni. Ładnie tutaj zapgradeowane wszystko. Przepraszam za te wibracje, cały czas ktoś mi tam nadaje na telefon. No i dobra, mamy tutaj jakiś upgrade'ik, oczywiście weźmiemy go. Jestem gotów w razie czego sprzedać jakiegoś na przykład Ziggsa, żeby mieć ekonomię. No i fajnie byłoby się jakoś ustabilizować. Myślę, czy to zrobić na levelu 5. Chyba tak, no zrobimy to na levelu 5. Znajdziemy jakiegoś holdera level 2, jakiegoś APK najlepiej. Podkreślam, to też nie może być Morgana, bo Morganę potrzebujemy mieć w teamie. Not
No i w porządku. Brakuje nam tylko kubraka do naszego buildu, który sobie tam wymyśliliśmy. To bierzemy. Wiem, że roluję teraz na czwartym, ale mam tutaj właśnie opcję, żeby któregoś z tych ciapciusiów zaupgradeować. Tak też zrobiłem. No i oczywiście czerkanistę wrzucimy. I zrobimy tak. Dobra, ten stół już jest troszkę ciekawszy, bo już są dwójeczki na tym stole. Mamy nawet wytwornego Branda, który nie może być wytworny jeszcze, ale może byśmy mu coś tutaj mogli wrzucić, to by więcej bił przez ten czas. Alistar w ogóle, kurczę. Ale mordują. Na szczęście Leona jest potężna. Level 2 Leona w takim etapie z itemkami. Bardzo silna. Także już jesteśmy stabilni, możemy robić ekonomię. Zarysować lakier. W tym wypadku ogólnie będzie nam zależało, żeby się przesuwać jak najwyżej z levelem. Nie będziemy slow rollować. No bo jednak potrzebujemy tej Ari. Ari jest tutaj najważniejsza w tej kompozycji. Myślę, czy kurczę nie zrobić trzech mafiozów. Chociaż nie, to nie może być tak. Bo ona z tymi itemkami nie będzie miała najmniejszej ilości zdrowia. Także muszę zrobić pięciu. Pięciu plus Arcanist albo Uczony, ale chyba Arcanist będzie lepszy. No bo jak ona będzie tankowała, to nie będzie potrzebowała buffa, bo będzie się stakować, będzie się nabijać z tego tankowania. Okej. Sprzedamy Dariusa, żeby mieć ekonomię. To też jest spoko. Weźmiemy to. Takie bardziej długoterminowe. Ponad wszystko. No i w sumie w porządku. W sumie jest w porządku na razie. Pasuje mi to. Są jacyś mafiozi. Tu jest w ogóle Brand level 3. Co tu się wydarzyło? I chłop już ma prawie Dariusa level 3 i Aszek dużo. Co on tu zrolował na tym piątym levelu? Dobrze, że mam jednostki pod mafiozą, bo będę mógł tę synergię skleić. Ogólnie chciałbym te Ari przetestować w jednym z tych dwóch pierwszych rzędów. O, jest Ari. Dużo strasznie mafiozów zabierają strasznie w tym lobby. Oni rzadko ogólnie są wybierani, ale to lobby widzę jednak polubiło. W każdym razie Ari z przodu byłaby ciekawsza, ale, bo ma te itemki tankowe. Ale mamy augment. Więc trzeba to wszystko tak rozstawić inaczej. Ciekawie, ciekawie. Dobra, zróbmy tak. Brakuje nam kubraczka, jest też Ari. Ari już moglibyśmy też wziąć, żeby sobie była. Ale kubraczek jest priorytetem, bo jednak trzeba mieć perfekcyjne itemeczki, bo itemków nie zdobędziesz, a jednostkę możesz zawsze zdobyć. No dobra, zabrali kubraczek, no to po prostu. O, niefajnie. Bardzo niefajnie. Chłop zbiera Ari, naprawdę. Mam wrażenie, że on chce ją zrobić. I bez skojarzeń. Dobra, zróbmy tak.
I mogłem zrobić tak. Czy byśmy coś tutaj chcieli? Tytan jest też opcją do takiej arii. Może zrobię tytana? Zróbmy tytana, przetestujmy to. Brzmi to jak plan. Teraz pytanie, czy Gunblade, czy Archangel? Zrobiłem Archangel, bo myślałem, że właśnie to będzie lepsze. No zobaczymy. Dobranoc. No i powoli puszujemy. Powoli będziemy puszować 7-8. W poszukiwaniu tej kobity. Jordlachy są drugie w ogóle. Jak to jest, że to wychodzi tym ludziom? Asasyni, niedobrzy. Obrad się próbuje spilować z nich. I to zrobił. Dobry brat. Dobra jednostka. No i mamy takiego Dravenka ciekawego, który nam tutaj nie pasuje jakoś szczególnie. Ja może zrobił tak, żeby szybciej wchodzić. Biorę tego Blitza, bo ktoś będzie musiał Leonkę zastąpić, zanim znajdziemy Brauma. Okej, może weźmy sobie mafiozo. No i jest w porządku. Na razie jest okej. Mogę potencjalnie Aszkę też ubierać. Skoro już bym chciał być w tych mafiozach. Muszę być w mafiozach, bo Ari musi się kurczę healować, bo nie zrobiliśmy Gunblade'a, tylko postawiliśmy na Archangel. Także to jest ta droga. Myślę, że w Arkanistach no to musiałaby się healować. Nawet kurczę w tych mafiozach może się okazać, że lepiej byłoby Gunblade'a zrobić albo Hand of Justice. Ale zobaczymy. Zamysł jest taki, żeby leczenie dostała od mafiozów. AP stakowało jej się z Arcadio, no a reszta to po prostu tankowność. Idziemy sobie powoli na 8, żeby znaleźć naszą Ari. Naszego Brauma, żeby ustabilizować stół. Twitch trójeczka. Ogólnie polecam wam Twitch reroll, jeśli chcecie wybijać dywizję, już to chyba powiedziałem. W tej sytuacji on go nie ubierał. Zawsze może przerzucić itemy. Zeri. Myślałem, że level 2. Na szczęście nie. No zobaczcie, Lonka jest naprawdę kozakiem. Daje czas, żeby Brand się nastakował. I dzięki temu możemy się wspinać, kurczę, na 8 level nawet.
Mając tak mocnego tanka. Dobra, jest już pierwsza Ari. Czy byśmy chcieli, żeby ona już walczyła tutaj? Myślę, że jeszcze poczekamy chwilę, bo ten brat jest spoko. Ma wytwornego, aktywnego. Dla Ari musiałbym też sprzedać Leona, więc na razie zostawię ten stół. Wejdę na ósmy, znajdę zamienniki na drugi poziom i wtedy będę mieszał. Skoro nie krwawię, no to... Jordlachy, oni mają, kurczę, kozackiego tanka też. Działa podobnie jak Leonka, też dostaje shielda. Tylko, że częściej. Na szczęście Brand strzela też w coś oprócz. W sensie w dwie jednostki naraz strzela, więc to może nam dać... No, nieważne. Dało nadzieję, ale do czasu. Kurczę, on już ma Korkasa na trójce, ten chłop. No, ładnie, ładnie się zrerolował. Bardzo ładnie. Dobra, chcielibyśmy kurtkę. Nie, kurtkę już mamy. Już mamy Tytana. To co byśmy chcieli? Miecz? Idlas? Idlas. Ale wzięty. Dobra, wezmę to. Maszeczka. Może być taka Ari. Chyba, że możemy coś innego dodać tutaj. Szklanka w połowie pusta. No nie wiem sam. Dajmy Leonce jeszcze więcej tankowności, żeby wytrzymała. To jest ten bradzik level 3. Ojej, oj. I tu jest też Zyra level 3. Darius to tam swoją drogą. To ten chłop, co się tak zrolował hardkorowo. Ale jak widzicie, Leona to jest koks. Następnym razem spróbuj chociaż zarysować lakier. Ciekawe. To weźmiemy, żeby się leczyła. Niż skóra. No i co? No i przeczekamy jeszcze jedną rundę. Tutaj mamy darmową. Już jest 50 golda, będzie co, będzie za co rolować. Leczonko, kurczę. Czy to leczonko sprawia, że mogę zrezygnować z pięciu mafiozów? Raczej nie. 20% wszechwampiryzmu i tutaj 20%. No to jest, kurczę, dobra mieszanka. Czuję, że ta Ari może tutaj fajnie działać. Minus jest taki, że ona stoi, kurczę, w tych dwóch pierwszych rzędach. Raczej w tych dwóch ostatnich, a nie pierwszych, bo w pierwszych to by chciała stać. No tutaj widzimy strasznie dużo asasynów. Mocny board. Asasyni zawsze są w cenie. Czy się wyleczymy? Czy tu wytrzymamy ten napór? O, Leonka padła. Jak Leonka para, to już jest zły znak. No ale mamy całkiem dużo HP na 8 levelu. Spoko. Więc tak, to sobie weźmiemy. To sobie możemy wziąć póki co. Rolka. Jeszcze jedna rolka. O. Zacznę już się przebierać.
Takie chciałem sprawdzić. Więc robimy właśnie takie. Jest Ari. Sprzedać, to możemy też wyjść z tego. To już mamy. Co ja chciałem tu rzucić? Nie wiem. Dobra, cokolwiek. Jakoś tam układamy to. Szukamy sobie upgrade'ów. Tutaj to już się robi ciężko. Powoli. Także trzeba się chyba skleić. Oriana tutaj z Jinem bardzo pasują do tej kompozycji, bo są nakręcani, ale z drugiej strony Arkani też są potrzebni. Co tu zrobić? Co tu zrobić, moi drodzy? Co tu zrobić? To sprzedam. Mamy pięciu mafiozów. Czy ja bym chciał coś zamienić? Czy ja bym chciał tę Aszkę zamienić na Morganę? Pewnie tak, bo byłby zaklinacz. Tylko zrobiłem Last Whisper, nie wiem po co wtedy. No i co ta Ari za bardzo się nie leczy, o dziwo. Może na drugim poziomie będzie lepiej. Ale chyba jednak Gunblade był potrzebny. To nie, to rolujemy dalej. To też rolujemy dalej. Tu mamy upgrade. Może zróbmy tak. I zróbmy może jednak takie coś. A tu jeszcze jest Ziggs, który mógłby być zupgrade'owany. W coś lepszego. No dobra. Myślę, że setup powinien być silny. Teraz mamy dużo dwójek, więc jeśli teraz nie działa, to w ogóle nie działa. Strasznie dużo ceceków mi zrobili. No, powiem szczerze, że nie wygląda to dobrze. Chyba się ustawimy z przodu. Bo cały czas mnie bejtuje ten augment, ale myślę, że to jest błąd. To może? Niech ma troszkę więcej AP. I teraz pytanie, w pierwszym rzędzie może powinno stać, czy w drugim? Tutaj pewnie, w drugim. Razem z Renatą, Renata z kielichem. Jak takie dwie stare pijaczki. Z każdym krokiem wykupam własne przeznaczenie. Może jakaś Morgana upgrade? Tą drogę. Komu w drogę, temu czas. O, ale kurde, się zupgrade'owali. Mam prawie Orianę na trójce. Dawać ją.
Dawaj, Ari, pokaż im! No i tankuje na razie. Może to o to chodzi, żeby ona z przodu stała. Tylko damage'a jej brakuje, musi się rozpędzić. 14 koła. Nie mam za co zmieścić tego Gina. Dobra, jest upgrade. Powinienem się przenieść chyba tam. Boję się tej Aszki. O, jest Aszka. Bo teraz może ją trafię, jeśli przeżyję. O Boże. Niestety nie dożyłem. Ale przeżyłem to spotkanie. Jakbym tutaj stał, to pewnie bym mnie wyeliminował. Tutaj czekamy. Słaby item się trafił. Ona powinna chyba tutaj na środku stanąć. Tylko czy ona sięgnie? Musi chyba z przodu stać, żeby sięgnęła te narożniki. Dobra, niech ona stanie z przodu tak totalnie. Tego jeszcze nie testowaliśmy. Jak ten Kennen? Może to jest ten setup, że musisz zagrać ją właśnie w takiego Kennena. Walka wywołuje dużo różnych emocji. A to zwiększa zasięg i umiejętności? Czy teraz to i tak nie ma znaczenia już? No dobra, niech będzie tak. Niech będzie tak, a niech stracę. Będzie śmieszny finał. Do Asasyni akurat, kurczę. Bądź moim Kennenem, Ari. Tylko ona teraz nie będzie wiedziała, w którą stronę strzelać, bo tutaj wszyscy się rozlatują. No, no zobaczcie, kurde. Dało radę. Ale z Bramblem chyba lepsza by była i z pistoletem. Bo ja myślałem, że ona nie potrzebuje heala, bo ma mafiozów. Ale ona tak naprawdę nie potrzebuje stakowania, bo ma tę kulkę, która się cały czas stakuje. Więc myślę, że heal byłby lepszy, bo tego heala jest za mało jednak. Także następnym razem sprawdzę ją pod Gunblade, Bramble i Warmog. To myślę, że najlepsza taka by była. Dobra, spróbujmy tych Jordi tutaj wziąć mocno. Chyba, że mnie ten Korki tutaj ukatrupi, zobaczymy. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze raz. O nie! Aj, kurczę, zabrakło. Zacecekowali ją, może QSS? No niestety, taki finał, ale jesteśmy w topce. Także taki eksperyment na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobał. Obejrzyjcie mój wczorajszy filmik, będę wdzięczny. Trzymajcie się, całuję w cyc i zapraszam na streamka.